Siemanko, witam serdecznie. Kolejny wypadik, troszeczkę dzisiaj przymroziło. U mnie minus 5 rano, no teraz jest 2 stopnie. No i mam lasek. Tutaj ten młodniczek, no i tutaj jest taki młodnik fajny. No i idę tak z krajem lasu. Padł guzik. Widać, że dosyć stary. Taki maciubki na parsteczek wpadł. Wpadła moneta jednofeningowa, prusaczek. No i teraz słuchajcie, na takiej oto głębokości piękny guzior, groszek wehrmachtowski z jedyneczką. Ucho jest elegancko. Także dzisiaj troszkę zimniej, ubrałem się cieplej i damy radę jakoś. Dobra, lecę dalej. Wyszedłem z lasku. Jestem na takim małym poletku. Ściernisko. Słuchajcie, coś się dzieje. Na wierzchu leżała sobie taka przykrywka. Bodajże od jakiejś cukiernicy może. Nie chcę ostrości złapać jak zwykle. No coś takiego. No całe. Także zabieram ze sobą. Umyję w domu. Wpadła część zdobiona jakiegoś naczynia. Cynk prawdopodobnie. Element chyba z brązu albo osiądzu. Widać, tu przybija złotawy kolor. Ale wydaje mi się, że dostało ognia. Klamerka u tuprzęży końskiej. No i teraz ładnie nam siedzi wkrótce. No wcześniej wpadły jeszcze, wpadła monetka, jeden fening prusak oraz jeden fening trzecia rzesza, a teraz wpadły dwa fenole. No, pokryta tutaj trochę tą glebą, nie będę tarł. No, ale ziemia fajna, taka piaszczysta, także umyjemy w domu, zobaczymy, może ładnie się będzie prezentować. Dobra, lecę dalej. No, słuchajcie, powiem wam, że ciekawe rzeczy zaczynają wpadać. Taka jakby zawieszka lub część jakiejś bransolety. Może położę tutaj włoszczy. Coś takiego. Potem wpadł taki chyba odważnik. Wielki, owiany. No powiem wam, że na początku się trochę przeraziłem kształtem. No ale ma 30 deko. Powinien mieć. No i teraz kawałek kolejny. Prawdopodobnie też ołów. Mówię, jakiś placek zapewne. Ale zaciekawił mnie ten otwór. Może to był jakiś stary, bardzo, bardzo stary, jakaś bardzo stara zawieszka. Niestety nic tutaj na niej nie widnieje, lecz domyję w domku. Ale coś ciekawego. Jest taki symetryczny kształt. Także fajnie, no coś się dzieje, tak jak mówię, także lecę dalej. Jest tam jeszcze dalej pole. Kolejne przygotowane, no nie będziecie widzieć, przygotowane na zimę, po zimie pewnie zostanie zasiane. Tutaj ogólnie była tylko kukurydza, śmigałem trochę, stależowana, także zobaczymy. Na razie tutaj jestem, no i ogólnie tutaj jeszcze ten młodnik z ciekawości, też tu kiedyś śmigałem, też coś padało, także no, terenu mam kawałek, więc lecę dalej. Mamy kolejny dołek. Fajna ozdobna, prawdopodobnie klamereczka do włosów albo jakaś broszka.
No widać tutaj spinkę, giełkę znaczy. No, prawdopodobnie do włosów, tak obstawiam. Delikatnie wygięta. No, nie będziemy prostować, żeby nie połamać, ale fajnie. Coś pada, także cieszy. Dobra, lecę dalej. Jest coś ciekawszego, co można pokazać. Trochę śmieci wpadło, trochę łowiu. No i teraz coś zagiętego, myślałem zagięta jakaś blaszka. Oto jakiś ładny sygnecik, pierścionek kiedyś był. Są jakieś zdobienia. Może był kamyczek, bo jest tutaj ślad, jakby jakiś kamyczek był. No coś ciekawego, tak jak mówię, miejsce ciekawe. No ale szkoda, szkoda, że zagięty. Dobra, nie będziemy się użalać, lecę dalej. Witam z domu. Dziś niestety nie udało mi się nic nagrać. Telefon nie chciał ze mną współpracować, może to przez ten mróz. Także podsumujemy te dwa wypady. Coś tam wpadło, kilka fajnych rzeczy. Zacznijmy od monet. Spory moniak. Sygnał jak dzwon. O, po wczorajszym filmie u Stafów. Już kurde, moja wyobraźnia zaczęła działać. Myślałem, że jakieś fajne srebro. Ale i tak fajny moniak, bo tak jak mówię, pierwsza moja 5-złotóweczka z rybakiem. No, z pozostałych monet, no w sumie było srebro. Ale co to za srebro, populares. Czyli jeden silber grosik. O, w takim wytartym stanie. No i wpadł jeszcze fajny dosyć grosik. O, Fryderyka. No a reszta moniaków to baratynki, jakieś tam fenolki. Tu jest chyba grosz z Księstwa Poznańskiego. Przejdźmy dalej do guzików. Oto wczorajszy strzał. Guzik kompanijny. Najprawdopodobniej Wehrmacht. Choć z tego co czytałem, mógł być również używany w NSDAP. Są tu jakieś bicia na nim. Groszek zwykły Wehrmachtowski wpadł. No i to też chyba najprawdopodobniej groszek Wehrmachtu. Chociaż taki dziwny tutaj na środku jakby pozostałość po punitowaniu łóżka. No i wpadł taki wycieru straszny. Urzędniczy pruski. No jakieś cywilne. Tutaj nawet dosyć ładny, chociaż zagięty. To jest chyba cynk. No, taka ciekawostka. A z tego co mi się zdaje, to jest od jakiegoś karabinu. Nie wiem jak ta część się nazywa, nie jestem fachowcem. Ale jeżeli jest tutaj jakiś znawca tematu, mógłby określić. Oj, z jakiego modelu. Są tu jakieś bicia na nim. Tu jest ósemka. I tutaj jest chyba 66. No nie wyłuszczymy, wyłuszczymy. No także mówię, jak ktoś się zna, może jakieś info dać. Przejdźmy dalej. Pozostałe rzeczy. No coś ciekawego. Zdaje mi się, że to jakieś inicjały, chociaż no nie wiem, nie mam pojęcia. Taki fajny kawałeczek złomu. Zaoszczony, tutaj takie widać wyżłobienia w nim. No może zwykły złom, a może coś starego. Jakiś element.
z brązu albo mosiądzu. O, ten pierścioneczek zagięty, troszeczkę go odgięłem, ale nic specjalnego. Takie malutki na parsteczek. Odważnik prawdopodobnie z tego, co tutaj pisano mi na grupie, od zegaru z kukułką oraz pinka od włosów. No, koziczek wpadł jakiś malutki. No i rozbywa też tak, że nie trzeba żadnego przyrządu, tylko bystre oko. Taki fajny kamyczek w kształcie jajeczka. A tutaj mamy słoiczek. No i rozwiązujemy konkursik na szybko, żeby nie trzymać was w niepewności. Widziałem sporo komentarzy i właśnie przed jakąś dosłownie minutą przejrzałem dokładnie, zanalizowałem. Ja już wiem, ile ich jest, także odkręcamy. No tutaj jest w woreczkach kilka monek, takich starszych, boratynek, jakichś takich ładniejszych, jakieś sapy, sasy. No a w drugim foliowym są sreberka. No i sprawdzamy sztuk 482. I tak jak mówię, sprawdziłem przed chwilą komentarze i z tego, co dobrze mi się zdaje, zwycięzcą jest kolega Wykopkowy Dzik. Pomylił się dosłownie o 3 monety, także prosiłbym o jakieś info od kolegi. Mamy kontakt na Messengerze, także może być przez Messengera, może być tutaj przez YouTube'a. Wiadomość prywatna, także jeszcze raz gratuluję. No nic. Pozdrawiam was wszystkich i do następnego.